doszło do piekielnej awantury, w której ja powiedziałam, co się dzieje w Polsce, jak się dzieje w Polsce. I wtedy powiedziałam, proszę Państwa, to jest ciekawość. Wy myślicie, że żołnierze wyklęci dzisiejsi, to byli święci ludzie. Oni nie kradli, nie mordowali, nie tego, tylko ja mam sprawozdania, jak facet, który ma w Zakopanem dzisiaj pomnik ogień, jak w 1946 roku napadł na żydowski dom dziecka i wymordowali połowę domu dziecka. Osobistą relację mam z tego. Przeżył jeden chłopak, który uciekł przez Słowację do wtedy Palestyny. Identyczna rzecz. W tym czasie byli partyzanci, nie żołnierze wyklęci. Nic złego nigdy nie robili, a broń Boże. Nie kradli, nie mordowali, nie palili, nic takiego i co tydzień się otwierał nowy pomnik partyzanta. Nie ma żadnej różnicy z tym, co dzisiaj Kaczor wyprawia. Zero różnicy. Identyczne. Kto przeżył ten czas, tak przykłada się. I ja im powiedziałem, że jak mówimy o w czasie awantury tam, że jak już mówimy o co tydzień o bohaterstwie partyzantów i jak to Polacy nic nie robili, tylko zajmowali się ratowaniem Żydów, to może, a już ten antysemickie moczar kręcił antysemityzm na całego już 3 lata. I ja powiedziałem, słuchajcie, to jeżeli mówimy o tych wszystkich bohaterach, to może pomówmy troszkę o szmalcownikach. Słyszeliście? O spojrzenie szmalcownictwa. Tego. Powiedziałem, że można obliczyć, że na 3 miliony Żydów zamordowanych wewnątrz Polski 2 700 000 załatwili Niemcy, a 300 tysięcy Polacy. Przy czym bardzo ważne, nie ujmuje bohaterstwa. Połowę drzewek w Yad Vashem, połowę drzewek ma polskie imiona. To są ludzie, którzy naprawdę ratowali Żydów. W Yad Vashem tych drzewek w tej chwili jest 20 parę tysięcy, 13 tysięcy to jest polskie nazwiska, 13 tysięcy to jest reszta Europy. To jest szalenie ważne. Mówić o historii taką, jak ona była, nie pieprzyć, ale szacun dla prawdziwych ludzi. Ja sam nie wiem, gdybyśmy mieli, pamiętajcie, że tylko w Polsce, no i w Rosji, za przechowywanie Żyda, nie dość, że się traciło życie, ale zabijali całą rodzinę, to do cholery, jak ja sobie zadaję pytanie, czy ja bym się odważył, a ja odpowiadam, nie wiem. Ja tego nie wiem, czy ja bym się odważył to zrobić. Także tu trzeba trzymać. No ale wracamy do tego ZMS-u. No po prostu był jeden, który sypał. Chlapnąłeś, tak? Tak. Chlapnąłeś. Nie, ja powiedziałem. Pogadajmy o szmalcownikach. Jeszcze, i to jest jedna rzecz, za to dostałem 28 artykuł MKK, który znowu wraca w tej chwili o obrażanie narodu polskiego. MKK to był mały kodeks karny zrobiony przeciwko Niemcom, ale ja powiedziałem właśnie to. Aha, jeszcze powiedziałem, że bo to było po wojnie sześciodniowej, że Jerozolima tak się należy Izraelowi, jak Polsce Wrocław. Niemcy wywołali najstraszliwszą wojnę na świecie. Ja pieprzę, że tam Chrobry wbijał słupy 1000 lat temu. 800-900 lat to było niemieckie, Wywołali najstraszliwszą wojnę w historii świata i zapłacili za to utratą Wrocławia, Szczecina, Poznań był polski. Tak samo Nasser chciał zepchnąć Żydów do morza, wymordować, stworzyć kolejny holokaust. Rzuciły się 3 państwa arabskie, przewaga ludności 10-1 na Izrael. Dostali w dupę w czasie wojny sześciodniowej. Izrael odbił Jerozolimę i mu się tak należy Jerozolima jak Polsce Wrocław. Za to dostałem zarzut obrazu narodu polskiego do 10 lat. Dzisiaj artykuł 135, paragraf 2, o ile pamiętam,
To tylko do 3 lat, także jest dużo lepiej. A zniesiono tą obrazę narodu polskiego, zniesiono ten 135 paragraf daty za obrazę prezydenta, flagi, zawracanie głowy. Reset obywatelski.